Uroczystości związane ze Świętem Straży Miejskiej odbyły się w sali koncertowej Muzeum Zamojskiego. Podczas obchodów komendant Straży Miejskiej Marian Puszka wręczył awanse na wyższe stopnie zawodowe oraz nagrody dla funkcjonariuszy. Podczas obchodów komendant Straży Miejskiej w Zamościu zapewnił, że w dalszym ciągu funkcjonariusze będą służyć mieszkańcom naszego miasta. Niemniej jednak refleksja temu świętu towarzyszyła taka, że pracujemy na rzecz społeczności naszej lokalnej i oczywiście poddaliśmy analizie wnioski wynikające z pierwszego półrocza. Sądzę, że one są dość optymistyczne, a całe zapewnienie padło podczas tego święta, że Straż Miejska jest w gotowości do dalszej służby mieszkańcom Zamościa. Jak twierdzi prezydent Zamościa Andrzej Wnuk, obecnie wizerunek strażnika powoli ulega zmianie. Nie jest to już osoba, która wręcza mandaty, ale taka, która dba o dobro obywateli w różny sposób. Ubiegły rok w statystykach przynajmniej wygląda o tyle dobrze, że mniej nałożono mandatów, a więcej udzielono pouczeń, co oznacza, że strażnicy rozmawiają z mieszkańcami, angażują się w te swoje czynności w trochę większym stopniu niż do tej pory i mam nadzieję, że te pozytywne takie efekty, czyli akcja przeprowadzania dzieci przez ulicę na przejścia dla pieszych w pobliżu szkół czy przedszkoli będzie kontynuowana i będzie miała dobry oddźwięk zarówno społeczny, jak i w statystykach, jeśli chodzi o wypadkowość. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych.